Cześć, tu Agnieszka i Zuza. Dziś opowiemy Wam o produktach do skóry z niedoskonałościami i jak sobie z nią poradzić. Skóra z niedoskonałościami to skóra, której jestem posiadaczką, więc wiem o niej wszystko. Zazwyczaj jest to skóra mieszana lub tłusta. Charakteryzuje się ona rozszerzonymi porami, ziemistym odcieniem i błyszczeniem się skóry, szczególnie w środkowej partii twarzy. Często czynnikiem wpływającym na rozwój niedoskonałości jest też zły tryb życia albo zła dieta. Fast foody, słodycze, w tym czekolada lub spożywanie kolorowych napojów naprawdę może źle wpływać na rozwój naszych niedoskonałości na skórze. Do takiej skóry należy podejść z odpowiednią cierpliwością i starannością. Unikać raczej bogatych, treściwych kremów, które mogą zatykać nam pory, a bardziej skupić się na odpowiednim oczyszczaniu, tonizowaniu, złuszczaniu i nawilżaniu jej. Aga, w takim razie od czego zaczynamy taki rytuał pielęgnacyjny? Dokładne oczyszczanie to pierwszy krok wypielęgnowanej zdrowej skóry. Pamiętajcie o tym, że często żel czy pianka nie usunie naszego makijażu czy pozostałości po całym dniu. Jestem zwolenniczką dwuetapowego oczyszczenia. Zaczynamy od demakijażu, na przykład uwielbiam olejki do demakijażu, które pozwalają w sposób delikatny rozpuścić makijaż i pozostawić moją skórę czystą. Następnie stosujemy produkty pieniące, żeby domyć pozostałości makijażu. Pamiętajcie, aby produkty myjące nie posiadały drobinek mechanicznych, z tego względu, że gdy posiadamy niedoskonałości i zmiany ropne, możemy je rozsiewać po całej twarzy. Po myciu nasza skóra ma odczyn zasadowy, czyli nie jest zdolna do przyjęcia pielęgnacji. Natomiast powinna mieć odczyn kwaśny, za co odpowiedzialny jest tonik. Dzięki temu buzia może przyjąć właściwości i aktywne składniki z pielęgnacji i cieszyć się rezultatami stosowanego rytuału. Do skóry skłonnej do niedoskonałości zaproponujemy tonik marki Lenesz, który będzie koił i łagodził stany zapalne. Natomiast do skóry z tendencją do rozszerzonych porów zaproponuję Wam tonik marki Origis Zero Oil, który zawiera w składzie kwas salicylowy. Pamiętajcie też, że skóra z niedoskonałościami nie lubi agresywnych ruchów, dlatego też ważna będzie aplikacja takich toników. Ten tonik ma mieć działanie kojące. W takim razie zaaplikujmy go wtłaczającymi ruchami w ten sposób, nie używając nawet płatków kosmetycznych. Kiedy pH skóry zostało już przywrócone, koniecznym teraz będzie zaaplikowanie serum. Tutaj mam serum od marki Farsali Vulcanic Elixir, który zawiera lipid o nazwie Calophyllolite. Wspomniany lipid ma działanie przeciwzapalne, dzięki czemu możemy go stosować zarówno na trądzik, jak i już na blizny potrądzikowe. Jeżeli głównym Waszym problemem są rozszerzone pory, idealny będzie produkt z marki Farsali Skin Tone Blur. Jest to produkt o lekkiej, delikatnej konsystencji, bogatej w witaminę C, dzięki czemu pięknie rozświetla skórę. Dodatkowo zawiera grzyby poria, które działają kojąco i łagodząco na zaczerwienienia, a ekstrakt z ogórka poprawia kondycję naszej skóry. Produkt możemy stosować codziennie, rano, samodzielnie, ewentualnie na krem, przed makijażem, dzięki temu, że ma lekką i jedwabistą konsystencję. Natomiast krem, który wybrałam do skóry mieszanej i tłustej z niedoskonałościami, to krem o lekkiej konsystencji Alpha H, który zawiera 10% kwasu glikolowego. I słuchajcie, przez to, że zawiera kwas glikolowy, który ma najmniejszą cząsteczkę ze wszystkich kwasów AHA i wnika w głębsze partie skóry, reguluje wydzielanie sebum, obkurcza pory, wpływa na proces keratynizacji, czyli lepszej wymiany naskórka, dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny i oczywiście wspomaga proces regeneracji skóry. Ten produkt zawiera również kwas hialuronowy odpowiedzialny za nawilżenie naszej skóry, natomiast zawarte w nim ekstrakt z drzewa herbacianego i aloes działa na niedoskonałości. Pamiętajmy, nie używajmy tego kremu w okresie lata, ponieważ 10% kwasu glikolowego może negatywnie zareagować ze słońcem i pojawią nam się przebarwienia. W ciągu lata używajmy lekką konsystencję żelu marki Lenesz, który pięknie nawodni naszą skórę i przywróci jej blask. Jak mamy już wybrane serum i krem do pielęgnacji skóry z niedoskonałościami, nie zapomnijmy również o masce, czyli wzmocnieniu i uzupełnieniu pielęgnacji. Pokochałam za działanie i za rezultaty duet od marki Lenesz. Bardzo często polecam go podczas moich konsultacji pielęgnacyjnych, ponieważ naprawdę przynosi efekty i daje ukojenie takiej skórze. Pierwszym krokiem będzie rozgrzanie całej skóry w celu otwarcia porów, uwolnienia tych zaskórników. Drugim krokiem zaś będzie oczyszczenie skóry poprzez maseczkę z glinką. Ten duet możemy stosować raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jak potrzebuje tego Twoja skóra. Rytuał pielęgnacyjny do skóry z niedoskonałościami powinien zawierać tonik, w zależności od problemu, jaki ma nasza skóra, serum i oczywiście krem.
Natomiast stosowanie masek raz, dwa razy w tygodniu oczywiście poprawi również kondycję naszej skóry. W przypadku skóry z niedoskonałościami konieczne będzie stosowanie peelingu enzymatycznego, który rozpuszcza martwy naskórek. Kolejnym trikiem pielęgnacyjnym będzie aplikowanie masek z glinką punktowo na noc. Możemy to zrobić po wykonanym rytuale pielęgnacyjnym, czyli tonik, serum, krem i na wierzch kremu punktowo maska z glinką. Pamiętajcie, że przy każdej skórze mogą zdarzyć się niedoskonałości. Natomiast przy systematycznej i regularnej pielęgnacji skóra odwdzięczy nam się zdrowym i pięknym wyglądem.